Raz, dwa, trzy, test. Czy mnie słychać? Słychać. Słuchajcie, dzisiaj chcę wykonać z drzewa tutaj szczyciki, bo tutaj był jeden ułamany, ale oprócz szczycików zrobimy półeczkę taką tu z dwóch stron. Będzie troszeczkę wyżej nad radiatorem, trzeba to unieść ile się da. Na wejdzie laptop i wejdzie, jak tutaj widać, już kształt mały ten rejestrator. To jest akurat rejestrator i mikserek. Właśnie z niego w tej chwili tutaj mnie słychać. Trochę szumi. Aha, pogłos był włączony. Dobra, już nie będzie. To jest i kamera pogłosowa, rejestrator i taki dosyć ciekawy, fajny. Ojejku, sorry, wybaczcie. Novoxa. To jest M4 akurat. I do niego dzisiaj będzie taka nadstaweczka zrobiona do Yamahy EM1800. To jest power mixer. Fakt, że jest monofoniczny, ale do mikrofonów prawdopodobnie zda egzamin. W tym, że nie jestem do końca tego pewien, bo on nie ma fantoma. Ma wyjścia, słuchajcie, z tego co widzę, na mikrofony. Ma mikrofon, wejścia na mikrofony, na XLR-y, ale ja tu nie widzę, żeby to było gdzieśkolwiek zasilanie fantoma. Czyli jednym słowem, całkowicie do pojemnościówek, sorry, bo mnie wycina, do pojemnościówek całkowicie może się nie nadawać do tego typu mikrofonów, nie? No zobaczymy. Dynamiczne mikrofony, tu jest Shure SM58, z tym pracuję, nie? Bez żadnego problemu, ale pojemnościówka do nagrań na przykład nie... Nie wiem, czy dam radę. Najwyżej pojemnościówkę gitary puszczę bezpośrednio tam na efekt, na rejestrator. A mikrofony po prostu będą na tym zrealizowane i odsłuch na tym będzie zrealizowany, no bo to ma w tej chwili tam 280 watów mocy na odsłuchy. Może być wystarczająco. Dobra, ja się biorę, kurczę, będziemy działać. Idę zaraz wycinać, tylko najpierw muszę tutaj odkręcić jeszcze ten jeden boczek. I tak powiem, wymierzyć otwory później do zamontowania tego. Dobra, odkręćmy go. Ładnie odrysujemy. Bo już i patrzę, że i ten boczek też już się ładnie łamie, się kruszy po prostu. To jest plastik. To jest aluminium, ale to jest plastik. No i to będzie w ten sposób, czyli jeśli ja to będę miał ten bok, to musimy to odmierzyć w ten sposób. Tutaj do równego zrobimy. Mam nadzieję, że te otwory są takie same. O, w ten sposób musimy to wymierzyć. O. Nawet jeszcze niżej. Ok. Teraz ołóweczek. Gdzie jest ołówek? No, miałem przed chwilą ołówek. Sobie odrysuję. O. Odrysuję sobie, jak dociąć. Z tej strony dotniemy. No i dobra. I teraz weźmy otwory, coś cienkiego. Druga. Coś cienkie. Jeden. Ale tu nie ruszyć. Drugie. Trzeci.
Otwarty. Dobra, są cztery otwory. O, ten kształt najpierw wycinamy, a potem się dopasujemy z tej strony już do odrysowanego podnóżka. Potem drugi na odwrót przykładamy do drugiej, drugi odrysowujemy i działamy. Zaraz będzie wycięte. Jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz jest tego typu. To będzie nadstawka zrobiona identycznie jak ten głośnik. To jest polakierowane i opalone, nie? Tak jak robiłem wcześniejszy właśnie projekt, tam były zdjęcia tylko i bo po prostu nie było czasu nagrywać filmu. Dzisiaj się skusiłem i nagramy filmik. Będzie nadstaweczka tego typu, ze sklejeczki. Jedziemy dalej. Wycinamy. No, są. Dwa szczyty. I będzie taka nadstaweczka. Teraz musimy przede wszystkim co zrobić? Półeczkę, nie? Dociąć jeszcze półeczkę. Tutaj zamontować piękną, ładną. I potem to już tylko upiększenia. Wycięte są szczyty. Ale przede wszystkim najpierw kawa. Jak po staremu, kawa. Robimy kawę. No, jesteśmy ponownie, słuchajcie, jest półeczka. Tutaj mamy na laptopa i na rejestrator. Tak to wyszło. Tu jest wchodzenie do laptopa. Tu jest wejście na gniazdo USB do laptopa. Dodatkowe. Taka nadstaweczka będzie zamontowana w ten sposób. Tylko teraz będziemy ją upiększać. Ale żebym się nakurzył. Znowu. To będzie odkurzacz wziąć. O. Jak to będzie wyglądać? A no to tak będzie wyglądać. A tutaj dojdzie licerek. Ten, który używamy w tej chwili. Patrzcie, wszystko mierzone. Wszystko wymierzone. Elegancko. I jeszcze tak się zastanawiam, czy tutaj nie dać poprzeczki malutkiej. Takiej, żeby było można z tyłu jeszcze jakieś listwę z gniazdkami założyć. Będzie wszystko na równo z jamaszką. Na równo. Dobra, to teraz się bierzemy co? Spalimy tą pompkę. Nadajemy jej kolorku. Tutaj mamy palniczek na dole. Zaraz odpalimy. Moment. Ok. Tutaj spód ma być ciemniejszy. Tu ma reszta być tylko zabrązowiona. Tak sobie wydumałem. Zobaczcie, jak fajnie. Tak, żeby tylko wydobyć kolor. To po opaleniu to tak jeszcze ładnie wcale nie wygląda. To dopiero po szlifowaniu opalonego będzie efekt. No i po lakierowaniu jest najlepszy, nie? Dobra. Brzegi przyciemniamy, zamiast okleimy. Bajka. O to chodzi.
No i jest, słuchajcie, jest półeczka. Pierwszy raz polakierowana. Na razie będzie to sobie dosychać, tylko tak przystawiłem, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Teraz może się uda mi tutaj odczarować tak powiem stąd tą kamerkę i wam pokazać. Pierwszy raz polakierowana. Musi dobrze wysnąć. Będzie jeszcze papierkiem 400 przeszlifowane. I jeszcze raz polakierowane. Taka nadstaweczka. Zobaczcie, to już zaczyna wyglądać fajnie. Taki mebelek. Będzie taki mebelek. Nad mikserkiem. Się zastanawiam, czy nie zrobić całości, te szczyty zdjąć i po prostu nie zrobić całości w drzewie. To taki będzie old school, nie? Bo w sumie to już jest old school, ten mikser. No dobra, to ja pozdrawiam serdecznie. Taki krótki odcineczek z takiej nadstaweczki. Zobaczycie w przyszłości, jak... Kurde, mi ręce latają. Jak będzie to w użytkowaniu, nie? Tutaj mamy te gniazdka, wyjście na gniazdka z boku, otwory na chłodzenie laptopa i taka mała konsoleta. Dobra, ok, czyli co? Ja pozdrawiam serdecznie. No i życzę miłego oglądania i słuchania, bo tam parę pioseneczek już mam zrobionych, także codziennie będzie wieczorem jakaś tam poezja śpiewana i nie tylko. A dzisiaj była półeczka, nadstawka nad mikser. Yamaha, dokładnie Power Mixer EM1800 z przerobioną końcówką mocy na 12 tranzystorach, ale się nakurzyło. Muszę odkurzyć, tutaj wszystko pozbierać i odkurzyć, bo już się po prostu wielkimi krokami zaczynam chodzić. Tu jest mikrofon. A, już teraz wiem, czemu on tak szumi. Piec chodzi na dole pod stołem. Nadstawka dosycha. Szlifowanko. Jeszcze jeden raz szlifowanko. Właśnie, żeby zdjąć te wszystkie takie farfocle. Bo to pierwszy raz to lakier jest, pije po prostu, sklejka jest sucha i ta pierwsza warstwa aż do kleju pochłania lakier, jak tak jak ja kolę albo o, albo napoje słodzone. Pozdrawiam. Także codziennie, w ogóle to pewnie oddzielny kanał zrobimy, słuchajcie, tutaj będziemy robić jakąś elektronikę, tak jak było, a na tym oddzielnym kanale będą tylko utworki. Nie tylko w moim wykonaniu, bo jest jeszcze dużo wykonawców, którzy po prostu, znaczy no, tak przewiduję 4 osoby w zespole. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Może coś z tego będzie. No. Pozdrawiam. Na razie.